Super. Halo, halo, kochana załogo. Jeszcze tylko sobie szybciutko odpalamy ostatnią platformę. Dobry wieczór! How good to be here. Dobra. Dzień dobry, kochana załogo. Już patrzymy. Ostatnia z platform podpinamy i ruszamy z dzisiejszym podcastem. Witam Was, kochana załogo. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Od razu Wam powiem, piękna załogo, że dzisiaj w podcaście Fitness dla zapracowanych kobiet odpowiadam na Wasze pytania. Także zapraszam Cię serdecznie do tego, żeby napisać, jak masz jakieś pytanie, bo zaraz będę na Wasze pytania odpowiadać. Hej, cześć skarbie. Dobra, wszystko już mamy, dobra. Halo, halo, kochana załogo, dobry wieczór, jeszcze raz się przywitam, czyli Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet, czyli to jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie, bez restrykcyjnych diet, trenując w domu. I jeszcze raz Wam powiem, że jeżeli tylko masz jakieś pytanie odnośnie odchudzania, odnośnie redukcji tkanki tłuszczowej, bycia skuteczną, siły spokoju, to jest właśnie ten moment, żeby go zadać. Jak nie, to ja zaraz Wam powiem, jakie pytanie najczęściej mi zadajecie. Dobra, to lecimy. Pozdrawiam Was serdecznie, przywitajcie się w komentarzu. Jeżeli masz jakieś pytanie, to warto jest je zadać, powiedzieć skąd jesteś. Hej, Małgosiu, no wspaniale, że jesteście. No, jak się cieszę. I dajcie mi znać, czy właśnie taki czwartek o godzinie 18 to jest dla Was ok, bo taki ukłon właśnie dla osób, które pracują właśnie i nie mogą być na żywo o 11. Dobra, jest już pierwsze pytanie. I Wy jesteście niesamowite, kochana załogo, ponieważ ja dzisiaj chciałam odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Czyli czy dieta keto jest dobra? I uwaga, teraz zobaczycie, co Wam powiem. Jeżeli chodzi o dietę keto, fajna babko, cześć. Jeżeli chodzi o dietę keto, no to powiem Wam szczerze, że ta dieta keto uważam, że nie jest dobra dla około 85% społeczeństwa. I dla kogo ona jest dobra? Ona jest dobra na przykład dla osób, które są tak zwanym high performer, czyli właśnie osoby, które są bardzo zdyscyplinowane, osoby, które u siebie w firmie czy w życiu po prostu są już na takim etapie, że mają siłę woli po prostu potężną, są bardzo zadaniowi. Jeżeli tak, no to dla takich osób to jest ok, dlatego że dieta keto, ona, niektórzy uważają, że są bardzo, że jest bardzo dobra, jeżeli chodzi właśnie o poziom skupienia. To dla niektórych osób właśnie to jest ok. Czyli to jest jedna z grup. Druga grupa to są osoby, które są chore na padaczkę albo osoby, które są chore na Alzheimera czy Parkinsona. To też niektóre czytałam właśnie w książkach, że w kilku dobrych książkach odnośnie tej diety, że ona właśnie w takim momencie pomaga, czyli dieta keto. Trzecia z grup osób, ale wiecie, że nie jestem lekarzem, nie będę nikogo leczyć, tylko Wam chcę powiedzieć, dla jakich 15% uważam, że ludzi ona będzie w porządku, nie? Czyli ostatnia właśnie, Dorotka jest w przerwie na pracy, super, że jesteś. I ostatnia z tych grup to są osoby, które są bardzo otyłe, czyli mają naprawdę dużą nadwagę. To żeby zmotywować taką osobę, to nieraz ustawia się dietę keto właśnie po to, żeby od razu był efekt. I jeżeli jest się właśnie na takiej diecie, no to ten efekt od razu faktycznie się pojawia. Czyli jest taki bęc, zaraz te kilogramy właśnie spadają i tą osobę to motywuje. Ale to jest, tak jak Wam mówiłam, te 15%, dla których ja mówię, że ta dieta jest spoko. Natomiast ta dieta dla większości nas, czyli tam dla 85% osób, moim zdaniem nie jest dobrą dietą. A dlaczego nie jest dobrą dietą? Bo jest to dieta, która jest bardzo restrykcyjna. Czyli dieta keto jest taką dietą, w której zjada się, jakby nie je się węglowodanów. Czyli wyobraź sobie, że nie jesz owoców, warzyw, makaronów, nie jesz niczego słodkiego, tak generalnie. Nie jesz jakby w większości słodkich rzeczy, nie jesz właśnie chleba,
makaronów. No to słuchajcie, cześć kochana załogo. Jeżeli ja sobie po prostu pomyślę, że ja bym miała nie jeść tych rzeczy, no to przez jakiś tam krótki okres ok, ale wyobraźcie sobie całe życie, że nie mogłabym iść na przykład na pizzę, nie? To po prostu wiecie, nie, to jest bez sensu. Więc, dlatego Wam, no właśnie, dlatego Wam mówię, że to nie jest dobra dieta z uwagi na to, że na przykład na samym początku, jak się wchodzi na tak zwaną keto, to jest taki okres adaptacji. U większości osób ten okres wygląda tak, że ma się takie odczucie, jakby się było albo przeziębioną, albo jakby się miało tego tygodniowego kaca, nie? Więc to jest trudny tydzień, nie? A jednocześnie musisz mocno pracować nad tą dietą, czyli nad tym, żeby nie jeść rzeczy, które są w większości jakby takie smaczne, nie? Czyli no te węglowodany. Dlatego też uważam, że to jest bardzo trudne. Jeżeli nawet są osoby, które powiedzmy schudły na keto, dobrze się czują na keto, to często nie są to osoby, które w stanie są funkcjonować tak całe życie, nie? Trzeba jak najbardziej wziąć i zrobić tak, że jakby mamy do tego adaptację, czyli ten pierwszy tydzień niektórzy wchodzą w keto z tak zwanych postów, czyli z okresowych postów, nie? Robią tam na przykład 1-2 dni bez jedzenia, czy tam na samym rosole, a dalej później wskakują i robią to keto. Ale tak jak Wam mówiłam, uważam, że nie jest to dobra dieta dla ogółu społeczeństwa, czy tam 85% osób z całego społeczeństwa, dlatego też Wam o niej za dużo nie mówię, ale jak dostaję konsekwentnie pytanie odnośnie diety keto, to chciałam Wam powiedzieć, bo dzisiaj tak jest, czyli jakie macie pytania, zapraszam i lecę sobie po kolei z Waszymi pytaniami. Wspaniale, że jesteście, warto jest, jak wiecie, najpierw się przywitać, jak mam zbilansować dietę, jak nie jem mięsa, tak przypuszczam, nadwaga u mnie to 25 kg. I tutaj, Dorotko, jeżeli dobrze Cię rozumiem, jesteś na diecie wege, tylko daj znać, czy to jest wegańska, czy wegetariańska, czy jakie masz tam inne swoje obostrzenia. No to jeżeli chodzi o zbilansowanie takiej diety, no to wiadomo, że ważną rzeczą też jest białko, czyli takie, żeby mieć odczucie sytości, żebyś nie chodziła cały czas podirytowana i głodna, nie? Czyli tutaj na przykład może to być, wiadomo, że głównie te białko, no to jest mięso, jaja, ryby, nabiał, warzywa strączkowe, tofu, odżywka białkowa. Więc jeżeli wyrzucamy to na przykład mięso i ryby, no to na przykład takie rzeczy jak jabłka, jak warzywa strączkowe, przepraszam, jajka, nabiał, czy właśnie tofu, no to są takie dobre rzeczy, które można używać. Niektórzy też, żeby zbilansować jeszcze cały ten aminogram, to robią takie rzeczy, że na przykład jedzą kaszę i do tego na przykład jakieś warzywo strączkowe. Więc tam jest dużej ilości błonnika, ale jest się w stanie mieć to pełnowartościowe białko. Więc tu jest taka jakby, dlaczego? Nie? Wiadomo, że trzeba być w deficycie kalorycznym, ale też nam chodzi o to, żeby nie być wiecznie głodną, nie? Jak się chcesz odchudzić. Więc wtedy po prostu robi się tak, że je się te produkty, które mają większej ilości białka. Jeżeli chodzi o dietę wege, no to zazwyczaj to są takie diety, w których mamy duże ilości błonnika, czyli warzyw i owoców. Co się dzieje z błonnikiem? No to z jednej strony on jest dobry, bo jakby rzeczywiście duża część osób je mało warzyw i owoców, więc je mało błonnika i przez to ma problemy z zatwardzeniem. Ale będąc na diecie wege, bardzo często idzie to w drugą stronę, czyli mamy za duże ilości błonnika, przez co co chwilę biegamy do toalety. To nam się może wydawać, że to jest spoko. Jacyś tam szaleni ludzie często piszą, czy tam robią jakieś wideo na mediach społecznościowych, mówiąc, że człowiek powinien po każdym posiłku iść się załatwić, że przecież to jest naturalne, nie? Ale później, jak my sobie poczytamy więcej, no to wtedy nasz organizm, jak my co chwilę się biegamy załatwiać, nie ma też możliwości i za dużo czasu na to, żeby przyswoić wszystkie wartości odżywcze. Więc to już nie jest taka fajna rzecz. Jak się na przykład popatrzymy też na to, że w jedzeniu, w warzywach mamy substancje na przykład fitoochronne, które są w warzywach strączkowych i w orzechach. Czy niektóre też inne rośliny mają właśnie takie substancje, których nie pamiętam nazwy, ale tu Wam dam taki trop, żeby przeczytać książkę The Plant Paradox, czyli paradoks roślin, gdzie właśnie jeden z lekarzy, to jest lekarz, który współpracuje z Antonym Robbinsem, opowiada właśnie dokładnie
jakich rzeczy nie łączyć, nie? Więc generalnie, jeżeli chcemy sobie zbilansować dietę, która jest dietą bezmięsną, a chcemy właśnie zrzucić te 25 kilo, to jak najbardziej jesteśmy w stanie. Tylko trzeba po prostu popatrzeć na to, żeby mieć odpowiednią ilość białka. Błonnika też tutaj Wam od razu powiem nie za dużo, nie? Więc da się to zrobić, nie? Jeżeli na przykład jesteś na diecie, która dopuszcza ryby, czy która dopuszcza na przykład odżywkę białkową, no to super, nie? To wtedy jest Ci to zdecydowanie łatwiej. Ale jak zawsze, żeby się odchudzić, co trzeba zrobić? Być w deficycie kalorycznym. Więc od razu Wam mówię, jak to ma być, nie? Żeby się odchudzić. Dobra, czytam sobie dalej. Aniu. U mnie największym problemem podjadanie. Wieczorem, kochana. Co zjeść na wieczór, kochana? Skarby. No to tak, tutaj jakby jak to, że się podjada wieczorami, to może być tak, że może być taką jakby... Warto jest popatrzeć na to całościowo. Czyli na przykład, jeżeli nie mamy chociaż tych trzech posiłków w ciągu dnia i nie pijemy za dużo wody, bo to mogą być te dwie rzeczy. Czyli na przykład jemy za mało w ciągu dnia i pijemy za mało wody jednocześnie, to wieczorem mamy ochotę po prostu podjadać, bo mamy wcześniej właśnie za dużo, za mało wody i za mało jedzenia, nie? To jest jeden trop. Więc wtedy warto jest popatrzeć na to, żeby te trzy posiłki, powiedzmy, w ciągu dnia były konkretnymi posiłkami, bogatymi w białko i w warzywa, czyli w błonnik, żeby po prostu nie być głodną, nie? Jeżeli chodzi o małą ilość wody, no to nieraz jak pijemy za mało wody, no to wtedy organizm nas popycha do tego, żeby coś zjeść, bo mylimy to po prostu z odwodnieniem, więc na to warto jest popatrzeć. Nieraz jest tak, że my się po prostu nudzimy, nie? I se tam podjadamy. Więc warto jest na przykład zamiast tego wypić sobie jakąś herbatkę, monitorować ilość kalorii, jaką jesz codziennie, żeby po prostu nie być w za dużym deficycie, nie? Ja wiem, że pewnie oczekiwałybyście, żeby Wam powiedzieć to: od dzisiaj wieczorem zjedz jabłko. Zjedz tylko i wyłącznie jedno jabłko, nie? Jak najbardziej. Zamiast zjadać takie rzeczy jak orzeszki, które są zazwyczaj jeszcze prażone i solone, które po prostu mają duże ilości kalorii, bo wiadomo, że to są wysoko smakowite rzeczy, więc wtedy wciąga się po prostu, aż się opakowanie skończy, nie? Czy chipsy, czy jakieś inne słodkości, nie? To jest wysoko smakowite i od razu ma się ochotę to wcisnąć, po prostu zjeść i tyle, nie? Ale później przychodzi odczucie takiej winy i takiego niezadowolenia, że się po prostu naszturmowałyśmy żarciem przed pójściem spać. Więc to nie jest dobre, nie? Dlatego też ja Wam nie dam jednej prostej odpowiedzi. Wiadomo, że jabłko zawsze będzie lepsze niż całe opakowanie chipsów czy całe opakowanie orzeszków. Natomiast no nie dam Wam jednego takiego rozwiązania, nie? Warto jest po prostu przeliczyć sobie, żeby właśnie obliczyć ten deficyt kaloryczny, monitorować chociaż to Fitatu i po prostu wiedzieć, nie? Żeby nie było widzimisię, tylko faktycznie ile ja tego potrzebuję. Mam nadzieję, że to tak wystarczająco dobrze odpowiedziałam. Można na przykład sobie takie rzeczy zobaczyć, jak sprawdzić po prostu, zobaczyć kalorykę. Jeżeli lubimy chipsy, to wybrać sobie chipsy, które są obniżonej ilości tłuszczu. Albo na przykład zrobić sobie w domu, można zamiast tego popcorn, który po prostu jest dużo bardziej sycący. I tak. Marysia napisała, że Ania już 10 kg mniej. Marysia, gratulacje! No bardzo jestem z Ciebie dumna, zrobię sobie screenshota, bo ja w dniach, jak mam takie dni, które są standardowo, ludzie to nazywają masakra, a ja jak mam dzień, który kształtuje mój charakter, to sobie po prostu oglądam później Wasze wiadomości, Wasze komentarze, żeby po prostu podnieść swoje morale i żeby dalej się zachowywać jak skuteczna, poważna kobieta, nie? Dobra, gratuluję Marysia, to jest naprawdę piękna rzecz, bardzo jestem z Ciebie dumna i zadowolona. Jak obliczyć deficyt? Joasia pisze. I tutaj, Joasiu, jeżeli chodzi, to słuchajcie, jeżeli dokończymy jeszcze ten temat wieczornego podjadania, nie? No to warto jest na przykład zrobić sobie test sałatki. I test sałatki wygląda tak, że się pytasz siebie, czy ja jestem na tyle głodna, że zjadłabym teraz sałatkę. Jeżeli nie jesteś na tyle głodna, żeby zjeść sałatkę, to znaczy, że Cię nudzi, że po prostu szukasz po prostu przyjemności w lodówce, nie? Czy w szafce.
Więc warto jest sobie zrobić herbatkę, czy nie wiem, jakąś kanapkę, a nie po prostu podjadać, nie? Więc to jest to. Często, tak jak Wam mówiłam, to jest kwestia tego, że jemy za mało w ciągu dnia, czy jemy za mało, mało białka, za mało też jadamy, pijemy wody i przez to po prostu wieczorem mamy ochotę wciągać, co się da. Dobra. Joasia pisze, jak obliczyć deficyt kaloryczny. Po pierwsze, Joasiu, to można sobie wejść później, jak skończymy, w bio. I u mnie w bio masz link do szkolenia. Jedno szkolenie, czyli po 50 fit produktów z Biedronki z Lidl. Tam masz właściwie jedno takie krótkie szkolenie. Ono ma 15 minut. Jak sobie to obejrzysz, będziesz dokładnie wiedzieć, ile, jak obliczyć deficyt kaloryczny. Ono oczywiście niewiele kosztuje, ale warto jest zainwestować, bo wtedy jak zainwestujesz pieniądze, to po prostu inwestujesz też uwagę swoją i czas, więc sobie to obejrzysz i zrobisz, a nie odłożysz na później, nie? Więc wtedy po prostu wiesz, jak sobie obliczyć deficyt kaloryczny, o czym wielokrotnie już tutaj mówiłam też. Wiesz, jak po prostu sobie go później monitorować, instalujesz Fitatu i lecisz po prostu z tym i codziennie monitorujesz to, co jesz i pijesz i wiesz po prostu, co jest Ci wtedy potrzebne. Więc tu Ci po prostu powiem tak zwany, wszystkiego dobrego, Dorotko, tak zwany, ja to nazywam tak zwany shameless plug, czyli po prostu to jest szkolenie, które jest świetne, bardzo polecam, warto jest go sobie nabyć, przerobić i będzie Ci zdecydowanie łatwiej wtedy po prostu wiedzieć, nie? Ile tego potrzebujesz. Marysia mówi, że dwa rozmiary w dół. No naprawdę, niesamowite, gratuluję. Sylwia pyta, co zrobić, żeby nie mieć efektu jojo. I efekt jojo, kochane, to jest często jedna wielka wymówka. Efekt jojo jakby zaczyna się wtedy, gdy na przykład robimy jakieś tam duże restrykcje, dochodzimy do momentu, w którym osiągamy daną wagę. I co my wtedy robimy? To jest tak zwany syndrom dnia ślubu, nie? Ja to tak nazywam. Syndrom dnia ślubu to jest to, że w pewnym momencie my postanawiamy, że powiedzmy, mam dzień ślubu, nie? Na ten dzień ślubu ja chcę wyglądać po prostu idealnie, najlepiej, więc wtedy wchodzi dieta, treningi, ostrość, po prostu lecimy, bo mamy ten jeden cel, dzień ślubu, nie? I co się wtedy dzieje? No i dochodzi ta osoba do tego dnia ślubu, wygląda fantastycznie, wszystko jest super, ale po dniu ślubu po prostu mówi, hulaj dusza, piekła nie ma, już mam męża, po co się będę starać? I wtedy nazywa się to efekt jojo. Tak. A to jest to, że po prostu nie wyrabia się zdrowych nawyków i nie idziesz po prostu w kierunku tego, żeby zrozumieć, że żeby być zdrową, być silną przez długie, długie lata, no to potrzebujesz po prostu ćwiczyć i się zdrowo odżywiać. Czyli nie tylko i wyłącznie do dnia ślubu, tylko do dnia śmierci generalnie, nie? I wtedy ten dzień śmierci będzie dużo, dużo dalej, aniżeli bliżej. Dobra, to jest to. Tak, jeżeli... Dobra. Czyli dieta cały czas. Tak, ale to nie tyle, słuchajcie. Dieta cały czas. Jeżeli nauczysz się właśnie tej kaloryki, nie? I tego, co da jakby swojego jedzenia, czyli wiesz wtedy, co Ci daje węglowodany, co Ci daje białka, co Ci daje tłuszcze i po prostu obserwujesz to, co jesz, to wtedy można to nazwać, że jesz tak zwane intuicyjne jedzenie, nie? Że i wtedy po prostu widzisz, nie? Że nie musisz być wiecznie na diecie, bo jakbym popatrzymy tak głęboko i szeroko, co to jest dieta, no to dieta z greckiego to jest po prostu sposób odżywiania. No a my codziennie potrzebujemy coś jeść i się odżywiamy regularnie, no to my cały czas jesteśmy na diecie, nie? A Sylwia pyta, a co z zapaleniem żołądka, co już jeść? No to Sylwia, ja Ci nie jestem w stanie, nie jestem lekarzem, nie? Ani też nie indywidualnie po prostu Cię nie prowadzę, żeby Ci powiedzieć, co konkretnie zrobić, no bo nie jestem w stanie tak ogólnie powiedzieć komuś, kto jest chory, nie? No to wiadomo, że wtedy warto jest jeść więcej rzeczy, które Ci obniżają stan zapalny i mieć dobrego specjalistę, który Ci w tym pomoże, nie? Ela pyta, mam pytanko. Który trening lepszy z hantlami i ciężarem własnego ciała, czy na przykład na orbitreku albo rowerku stacjonarnym? Dzięki Twoim nagraniom na Spotify mam już na minusie 21 kilo. Gratuluję. Oh, fuck, ale wymiatacie, dziewczyny. Wow, to ja naprawdę, wow. Szapoba, nie? To jest naprawdę niesamowita sprawa. I Ela, jeżeli chodzi o to, no to generalnie, popatrz, jeżeli chodzi o trening z hantlami, z ciężarkami, tak jak mówiłaś, czy z ciężarem swojego ciała,
to można go nazwać tak zwanym treningiem siłowym, oporowym, nie? Więc tam budujemy głównie mięśnie, co jest bardzo dobre. Spalasz może troszeczkę mniej kalorii niż na takim treningu tak zwanym cardio, czyli właśnie na rowerku stacjonarnym czy na orbitreku, gdzie spala się w momencie treningu trochę więcej, ale nie budujesz sobie za dużo mięśni. Więc jakby jak patrząc tylko i wyłącznie na kalorykę, no to, czyli na chwilę obecną, nie, no to więcej spala się w momencie, jak robi się cardio. Ale budujesz sobie, kochana, wtedy też mięśnie, jak ćwiczysz właśnie oporowo i siłowo, nie? Co jest bardzo dobre, bo potrzebujesz więcej kalorii, żeby te mięśnie utrzymać. Więc spalasz długofalowo więcej kalorii i jednocześnie masz silne, szczupłe ciało, czujesz się po prostu mocniej, więc ja jestem dużo większą fanką tych pierwszego rodzaju treningu, czyli z hantelkami i ciężarem własnego ciała. Natomiast te na orbitreku, czy tam spacerom, czy rowerek stacjonarny też jest ok, żeby mieć zdrowe serce i lepszą kondycję. Więc ja bym tutaj powiedziała, że warto jest popatrzeć na co Ci w danym momencie bardziej zależy, czy na tym, żeby mieć lepszą kondycję i szybko spalić więcej, trochę kalorii, czy na tym, żeby długofalowo mieć silniejsze, jędrniejsze ciało i zdrowsze, nie? To można na przykład, jeżeli ćwiczysz regularnie, no to w jeden dzień można zrobić na przykład trening siłowy, w drugi cardio, siłowy, cardio, nie? Chwilę odpoczynku, nie? I warto jest to po prostu sobie tak rozłożyć, bo wtedy jest Ci zdecydowanie, kochana załogo, łatwiej. I ostatnie pytanie, bo nie będziemy tutaj siedzieć cały wieczór, skarby. Mam dla Was fantastycznych kilka rzeczy, ale to Wam opowiem już w przyszłym tygodniu. Małgosia zapytała, jak nie rzucać się wieczorami na słodycze, to moja zmora. Nocne podjadanie, w dzień jak ta lala, a wieczorem i w nocy budzi się demon. To nie kupować słodyczy, to jest jakby najprostsze, nie? Nie masz słodyczy na chacie, to ich nie zjesz, nie? Co ja Wam będę opowiadać? No inaczej się nie zrobi. Trzeba po prostu zwrócić uwagę, czy nie masz za mało cynku bodajże, to jest tak. Więc to sobie można suplementować multivitaminkę i generalnie pić więcej wody, czy to średnio zmineralizowanej, ona też troszkę pomaga. Ale to jest tak, że umów się z sobą, że nie kupujesz słodyczy. Zamiast słodyczy kupujesz owoce i jesz owoce. Więc zawsze nie jesteś w stanie jakby mniej dać Ci do kalorii, będziesz bardziej syta, więc to jest jak najbardziej mądrzejsza opcja. Tyle. Bo wiecie, ja trochę nie rozumiem takiego podejścia do tego, co ja mam zrobić, jakby jak te słodycze są takie po prostu ode mnie silniejsze. No nie są od Ciebie silniejsze, bo Ty jesteś dużym człowiekiem, w sensie dorosłym, dojrzałą osobą i to jest Twój wybór, nie? Nie oddajesz moc po prostu małym, słodkim jakimś rzeczom w opakowaniu, nie. To Ty podejmujesz decyzję, nie? Że ja znowu postawię sobie te słodycze, że one są ważniejsze niż moje zdrowie i szacunek do samej siebie, nie? Nieraz potrzebujemy się tak jakby taka dysocjacja, nie? Że ja po prostu popatrzę na siebie, nie? Cały dzień po prostu dobrze się odżywiam, a wieczorem rzucam się jak szalona na te słodycze, nie? No to wtedy patrzysz na siebie, coś mi tu nie gra, nie? Czyli tak jak mówiłam, więcej owoców, nie kupujesz słodycze i po prostu na sile woli lecisz, nie? Po prostu no nie jadasz, nie? Tyle. Wiecie, że ja Wam mówię zawsze szczerze, z miłości, bo chcę pomóc, nie? Dobra, to jest właściwie tyle. Mamy już ponad 20 minut. Dobra, ciut wyżej moje pytanie o posiłek po treningu interwałowym wieczorem. No to Monika, to jest ostatnie pytanie. I jeżeli chodzi o to, to Monika, jeżeli robisz interwały, no to zawsze warto jest popatrzeć na to, ile skarbie Ty jesz w ciągu dnia kalorii. I jak się czujesz po tym treningu, nie? Bo to nie ma jednego rozwiązania. Robisz interwały, no to wiadomo, można by sobie zjeść, nie wiem, nawet skyr, jeżeli nie czujesz się jakoś w jakiś sposób po prostu, nie wiem, zciorana jakoś mocno, nie? Jeżeli tak, to można nawet zjeść owsiankę, ale tu znowu, musisz mieć po prostu odpowiednią ilość kalorii. Ja na przykład lubię po treningu zjeść właśnie owsiankę z odżywką białkową, z masłem orzechowym i z mrożonymi wiśniami. No, bardzo to lubię, czy nawet na kolację dzisiaj będę to jeść, nie? Ale, no właśnie, ale to jestem ja. Ty potrzebujesz u siebie popatrzeć, nie? Ile kalorii codziennie spożywasz, jak mocny był ten trening, nie? Co warto jest na przykład, czego warto jest nie robić? No ja kiedyś, jak miałam taki okres, że robiłam dużo interwałów, biegałam po prostu pod górę i z góry,
to jak zjadłam rano owsiankę, poszłam za godzinę czy półtorej godziny ćwiczyć, no to te interwały robiłam tak trudne, że po prostu zwymiotowałam całe moje śniadanie, nie? Co nie było w żaden sposób spoko, nie? Dlatego też warto jest po prostu popatrzeć, jak to wygląda u Ciebie. Jeżeli nie kładziesz się od razu spać, nie? Po posiłku. Jeżeli masz tam jeszcze ten odpowiednią kalorykę, no to na przykład właśnie taka owsianka na kolację jest spoko, jakiś shake na przykład. Czyli warto jest zadbać o to, żeby tam było białko i węglowodany, żeby się po prostu zregenerować po danym treningu, nie? Tyle. Dobra, kochana załoga. Ostatni raz was tylko poproszę o to, że jeżeli co tutaj macie jest dla Was wartościowe, kochana załoga, to warto jest po prostu wziąć i udostępnić to nagranie u siebie. Wtedy będę wiedzieć, że jakby będę w stanie dotrzeć do większej ilości osób, bo wiecie, że na tym mi bardzo zależy. Dlatego codziennie są chociaż 2 posty, bo zależy mi na tym, żeby Wam pomóc. A jeżeli chcecie, piękna załoga, żeby Wam pomóc właśnie w tym całym procesie odchudzania, to w bio można znaleźć link, czy później w opisie i macie do wyboru albo po 50 fit produktów z Biedronki z Lidla, albo odchudzanie dla leniwych. Czyli wchodzimy sobie annasośnierz.pl/50fit i tam już wszystko macie. Także serdecznie dziękuję. Podcasty od zeszłego tygodnia robimy we wtorki o godzinie 11 na żywo i w czwartki o godzinie 18 na żywo. Taki mój ukłon dla Was, czyli dla osób, które po prostu mogą nie mieć na przykład czasu rano o 11, ale macie ten czas, żeby zobaczyć się i być tutaj na żywo właśnie w czwartek o 18. Także to tyle na dzisiaj. To był podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Serdecznie dziękuję za duże ilości dobrych pytań. Ja je sobie zanotuję i też postaram się po prostu więcej treści w takim temacie dla Was tworzyć. Wszystkiego dobrego. To był podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośnierz i serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Kocham Was, wiecie o tym dobrze. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie. Do dzieła.